jakiś czas temu nagrywałem materiał dotyczący mojego stanowiska pracy. Od tego czasu jednak sporo się zmieniło i wiele osób pytało mnie, kiedy nagram aktualną wersję. Bardzo dobrze, że zwlekałem z tym materiałem, ponieważ dzisiaj będziemy wymieniać jeden z kluczowych elementów mojego miejsca pracy. Chodzi o biurko. Sam nie wiem, czy powinienem mówić gamera, czy gamera. W każdym razie macie tutaj wyświetlone logo sklepu, który podesłał mi te dwa kartony, a w nich znajduje się biurko Arozy Arena Gaming Desk, które za chwilę rozpakujemy. Bardzo się cieszę, że to właśnie teraz te biurko do mnie przyjechało. Już od jakiegoś czasu zastanawiałem się, co zrobić z tym moim starym biurkiem, na co je wymienić, ponieważ ma ono kilka rzeczy, które mnie denerwowały, ma kilka takich cech, które sprawiają, że moja ergonomia czy komfort pracy jest naruszony. Dlatego fajnie i myślę, że możemy przejść już i otworzyć i złożyć nowe biurko. Biurko już rozłożone, nie było jakichś większych problemów ze zmontowaniem tego w pojedynkę. Dałem radę, jest ok. Możecie zobaczyć, że biurko prezentuje się naprawdę niesamowicie. Tego pewnie w kamerze nie widać, ale jest naprawdę ogromne. Co jest fajne, tutaj na całe te biurko jest mata, która służy normalnie jako mata pod myszkę, jako podkładka, więc to jest mega fajne. Bardzo dobrze, że w tej macie są powycinane dziurki tak, żeby można było schować kable pod spodem. Też jest siatka maskująca, gdzie te kable można
jakoś pochować. Pozostaje mi jeszcze kwestia logistyczna, bo muszę teraz wszystko rozmontować z tego biurka. Te biurko prawdopodobnie powędruje tam. Tamte biurko muszę gdzieś schować, no i to wszystko zmontować tutaj. Więc przypuszczam, że za chwilkę wrócimy i mam nadzieję, że ja już w tym czasie uporam się z tym wszystkim i zobaczycie, jak te biurko już będzie wyglądało ze wszystkimi moimi sprzętami, z całym moim setupem. Także uwaga, magia montażu. Jak widzicie, magia montażu zadziałała, biurko stoi już na swoim miejscu, wszystko jest ustawione mniej więcej tak, jak być powinno, a ja miałem trochę czasu, żeby z tym biurkiem obcować. Także teraz powiem Wam, jakie są moje wrażenia. Przede wszystkim obawiałem się tego, czy ten stół nie będzie się za bardzo brudził. Nie jest to jedynie moje stanowisko pracy, ale też bardzo często jest to po prostu stół jadalni, bo często tutaj jem, oglądam jakieś filmy przy okazji. Także obawiałem się, czy na tę podkładkę przypadkiem nie będzie coś chlapać, nie będzie coś spadać i czy to nie wpłynie na to, że będzie ona po prostu brudna. Na szczęście tak się nie dzieje, jeżeli coś tam chlapnie, można przetrzeć tę podkładkę na mokro czy też na sucho i nie ma problemu, żadne ślady na niej nie zostają. Z drugiej strony zastanawiałem się, czy ta podkładka nie będzie też za bardzo zbierała kurzu. Wiadomo, jest to jednak materiał na całej powierzchni tego biurka, także kurz może tutaj zdecydowanie chętniej osiadać. Na szczęście tutaj moje obawy również zostały zażegnane. Nie ma z tym większego problemu niż z każdym innym biurkiem, czyli wystarczy wziąć po prostu ściereczkę, szmatkę nawilżoną czy cokolwiek, przetrzeć podkładkę i kurz znika tak jak z normalnego biurka. I tutaj właściwie kończą się moje obawy, jeżeli chodzi o tak dużą podkładkę, a zaczynają się superlatywy. Blat ma wymiary 1,60 m na 82 cm, także musicie przyznać, że są to imponujące rozmiary. Podkładka o takiej wielkości daje niebywałe poczucie komfortu i swobody. Aż sam żałuję, że nie korzystam z bezprzewodowej myszki, by w pełni tę swobodę wykorzystać. Sama podkładka bazuje na włóknach w skali nano, dzięki czemu nie ściera się i jest wodoodporna. Nie jest ona przymocowana na stałe, ale posiada warstwę antypoślizgową i rzeczywiście nie ma mowy o tym, by w jakikolwiek sposób się przemieszczała. Skoro mówiliśmy o rozmiarach biurka, to warto zaznaczyć, że całkowita powierzchnia to 1,31 m2, a waga to około 39 kg. A teraz chodźcie, zajrzyjmy pod spód. Stelaż wykonany jest ze specjalnego stopu metali. Całość składa się z trzech modułów oraz blatu, który na dobrą sprawę też... No nie dasz mi powiedzieć, tak? Dobra, uciekaj. No siad. Siad. Siad! Dobra. Stój. Stelaż wykonany jest ze specjalnego stopu metali. Całość składa się z trzech modułów oraz blatu, który właściwie też dzieli się na trzy części. Także nie ma żadnego problemu, jeżeli ktoś by chciał, można to szybciutko rozmontować i zabrać ze sobą na przykład na jakiś turniej. Och, to był chyba zły pomysł, żeby tu wchodzić, dobra. Rozstaw nóg wynosi 122 cm i możecie zobaczyć, że mimo tego, że stoją tutaj dwa komputery, to i tak jest bardzo dużo miejsca na własne nogi. Jakby komuś było mało, to można zawsze regulować wysokość blatu od 71 do 81 cm. Tak właśnie wygląda moje nowe biurko i muszę Wam powiedzieć, że jestem zachwycony i jest to rewelacyjny kawałek sprzętu. Z czystym sumieniem mogę je polecić każdemu graczowi, ale również osobom, które po prostu potrzebują dużego stanowiska pracy. Jeżeli bylibyście zainteresowani kupnem tego biurka, link macie oczywiście w opisie tego materiału. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapeczki w górę, skomentować, możecie podsyłać również zdjęcia swoich stanowisk pracy, chętnie rzucę na to okiem.
Ja się żegnam, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, hej!